czy tego chcemy, czy nie, świat, w którym żyjemy, jest zarażony chorobą efektywności. Wszystko, co robimy, musi być wymierzone i być lepsze niż wtedy, kiedy robiliśmy to poprzednim razem. Żyjemy trochę w takim uścisku progresu, rozwoju, konkurencji, bycia lepszym, zdobywania i osiągania. I cierpimy z tego powodu. Brakuje nam takiego doświadczenia zatrzymania się, kontemplacji, doświadczenia, odczuwania tego, co jest, bez żadnych pretensji, że musi to być inne, lepsze, jeszcze bardziej ciekawe, jeszcze bardziej oszałamiające. Muzyka, którą się śpiewa albo którą się gra, jest doświadczeniem, czy też może być doświadczeniem, bo równie dobrze możemy ją przeżyć, podobnie jak wszystkie inne nasze życiowe doświadczenia, na poziomie konkurencji, zdobywania, efektywności, ale możemy ją przeżyć jako kontemplację. Taka, myślę, jest muzyka liturgiczna, w której nie chcemy oszołomić, ani nie chcemy zabłysnąć, ani nie chcemy zdobyć pierwszego miejsca w konkursie śpiewu liturgicznego. Mam nadzieję, że takich nie ma. Śpiewamy dlatego, żeby uczestniczyć. Śpiewamy dlatego, żeby kontemplować, zatrzymać się na doświadczeniu harmonii, na doświadczeniu piękna linii melodycznej, na tekstach, które muzyka nam podpowiada, uwypukla, podaje nam je na tacy. Taka jest muzyka liturgiczna i myślę, że ona jest takim doświadczeniem, które pomaga nam nie dać się zwariować w świecie, gdzie musi być lepiej, szybciej, sprawniej, ładniej, bardziej dziwnie niż ostatnio. A tutaj ma być tak samo. A tutaj nigdy nie jest tak samo. Zapraszam na warsztaty muzyki liturgicznej Muzyka Duszy, które odbędą się w Gdańsku od 26 do 29 maja 2016 roku w Kościele Świętego Mikołaja i Świętego Jana.